Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Badania naukowców potwierdziły, że w Odrze odkryto ogromne ilości złotych alg, glonów wydzielających toksynę. Ich zakwit zmieniał parametry wody, co skutkowało śnięciem ryb. Resort klimatu chce wyjaśnić, co doprowadziło do wystąpienia alg na tak dużą skalę. Obecność złotych alg w Odrze potwierdziły badania prowadzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Mikroorganizmy zostały odkryte pod mikroskopem z 400-krotnym przybliżeniem. Ilości, które występowały tej algi, są olbrzymie. To jest masowy zakwit glonów. To nie są jakieś standardowe ilości. Wyjaśnia dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, dr inżynier Grzegorz Dietrich. Obecność glonów potwierdza dokładna analiza tego, co działo się w Odrze. 7 sierpnia w rzece zaobserwowano skokowy wzrost stężenia tlenu, mówi profesor Ryszard Szetela z Politechniki Wrocławskiej. Pytanie, skąd się wziął ten tlen? Jednoznaczna odpowiedź, aktywność glonów w wyniku zakwitu. W dzień stężenie tlenu rosło, w nocy malało. Ma to związek z fotosyntezą. Według profesora Ryszarda Szeteli niemożliwe jest, by takie ilości tlenu miały związek ze zrzutem do rzeki. Tlen by wtedy uciekł, a tylko jego ciągła produkcja powodowała, że woda była nim przesycona. Do tego na skutek zakwitu glonów wzrosły wartości pH. Glony, mnożąc się, pochłaniają dwutlenek węgla z wody. I w związku z tym w wodzie następuje przesunięcie pH w kierunku alkalicznym, bo brakuje zakwaszającego dwutlenku węgla. Pytanie, skąd w Odrze wzięły się tak duże ilości alg? Według ministra klimatu Anny Moskwy rzadko te mikroorganizmy pojawiają się w takich ilościach. Naukowcy sprawdzą, dlaczego pojawiły się w Polsce. To jest cel, żeby sprawdzić, co doprowadziło do pojawienia się tego gatunku. W Odrze jest coraz mniej śniętych ryb. Te, które są wyławiane, są w coraz gorszym stanie rozkładu, co z jednej strony powoduje trudności w wydobyciu, ale z drugiej świadczy o coraz mniejszym śnięciu nowych ryb. To nie koniec walki o Odrę, zapowiada wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Trzeba zrobić jeszcze wszystko, żeby tej rzece, naturze pomóc się oczyścić, bo pamiętajmy, że ryby snąd w rzece rozkładają się, te związki azotu pozostają w rzece i jakby następuje wtórne skażenie. Celem jest też uratowanie tych ryb, które przeżyły. Pozwoli to na odtworzenie ich populacji w Odrze. Nie da się zrobić tego, sięgając po ryby z innej rzeki. Konkretnie te gatunki przystosowały się przez lata do warunków, jakie panują w Odrze. Dzisiejsze wnioski, jakie przedstawiają naukowcy, każą zapytać o postawę polityków opozycji i mediów w sprawie Odry. Byli tacy, którzy rtęć uznali już za główną przyczynę katastrofy. Inni oskarżali konkretne spółki i wymieniali je z nazwy. Politycy opozycji nie przebierają w słowach. Donald Tusk porównał działania rządu w sprawie Odry do sowieckich praktyk podczas katastrofy w Czarnobylu. I oczywiście to są nieporównywalne jakby zjawiska. Ale zachowanie władzy, podejście władzy do obywateli jest rzeczywiście identyczne. To znaczy, ta władza myśli wyłącznie o swoim bezpieczeństwie, o swoich interesach. W tym wypadku opozycja już bezrozumnie myślę, że gra emocjami. Tusk zresztą wielokrotnie powtarzał, że to ten, kto nie potrafi grać na emocjach, nie powinien być w polityce. Mówi publicysta Piotr Grzybowski. Opozycja grzmiała też podczas sejmowej komisji w sprawie Odry. Na sali była też strona społeczna. W pewnym momencie posiedzenie opuścili przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego. Powód? Te słowa pełniącego obowiązki prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia. To my powiadomiliśmy Polski Związek Wędkarski. Panie prezesie, da już pan spokój. Związek uważa, że to przede wszystkim strona społeczna była na pierwszej linii frontu i również krytykuje rząd za brak odpowiedniej komunikacji. Jest tyle teorii w tej chwili na ten temat, że dalej nie wiemy. Ja nie wiem, ja jako przewodniczący, jako prezes zarządu głównego nie wiem, proszę państwa, co jest w Odrze. Wczorajsza komisja sejmowa tego nie wyjaśniła. Władzom Polskiego Związku Wędkarskiego doradza Anna Garwolińska, która do niedawna doradzała protestującym kontrolerom lotów. O kobiecie zrobiło się głośno, kiedy w mediach społecznościowych sugerowała, czym można otruć ministra Janusza Cieszyńskiego. Wraz z falą zanieczyszczeń, które pojawiły się na Odrze, ruszyła fala fake newsów. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, powołując się na niepotwierdzone doniesienia z Niemiec, straszyła, że rzeka została zatruta rtęcią. To jednak prawda. Axel Vogel, minister rolnictwa i środowiska Landu Brandenburgia, w bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali.
Po kilku dniach okazało się, że to niertęć odpowiada za masowe śnięcie ryb w Odrze. Mimo to politycy Platformy na czele z Donaldem Tuskiem powtarzali niesprawdzone informacje o trującym pierwiastku. Nartęci się jednak nie skończyło. Poseł Piotr Borys zaatakował zakłady KGHM. Według polityka to spółka Skarbu Państwa może być odpowiedzialna za zasolenie Odry. Jest pytanie, czy zrzut wody słonej mógł mieć dodatkowy wpływ na tą katastrofę, czy nie. Tego nie wiemy. Podobny materiał opublikowała Wrocławska Gazeta Wyborcza. Jednak informację tę zdementował wojewoda dolnośląski. Jarosław Obremski poinformował, że zrzuty KGHM-u są o 50% mniejsze niż rok temu. Teza związana z KGHM-em jest nieprawdziwa z dwóch powodów. Po pierwsze małe zrzuty, po drugie jednak też ta duża firma jest przez nas cały czas kontrolowana. Jest to po prostu podgrzewanie atmosfery, dolewanie oliwy do ognia i powtarzam, skrajnie nieodpowiedzialna postawa. Podkreśla dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy dr Jolanta Hajdasz. W przekazywanie nieprawdziwych informacji włączył się też portal Onet. W jednym z artykułów sugeruje, że za zatrucie Odry mogą odpowiadać zakłady mechaniczne Bumar Łabędy w Gliwicach. Spółka zajmuje się produkcją sprzętu pancernego. Przedsiębiorstwo zapowiedziało kroki prawne w związku z publikacją. Spółka nie odprowadza do ścieków substancji ani żadnych związków chemicznych, które mogłyby spowodować masowe zatrucie organizmów w rzece. Wytwarzane przez spółkę ścieki poddawane są oczyszczaniu zgodnie z wymogami środowiskowymi oraz dostępną technologią. Współautorem artykułu Onetu jest Edyta Rzemła, dziennikarka znana z krytyki polskiego zbrojenia. Atakowała polski karabinek Grot, który okazał się niezwykle skuteczny na ukraińskim polu bitwy. Podważała też zakup amerykańskich czołgów Abrams. Już od środy można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Polacy używający węgla jako źródła ciepła w swoim gospodarstwie domowym mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3000 zł. Pomimo obaw części społeczeństwa po stronie rządu padają zapewnienia, że węgla nie zabraknie. Polacy ruszyli do urzędów z wnioskami o przyznanie dodatku węglowego. Wnioski przyjmują gminy, a także ośrodki pomocy społecznej, mówi Gabriela Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Zainteresowanie jest bardzo duże. Na dzień dzisiejszy, w sumie dwa dni przyjmowania wniosków, mamy 215 wniosków już przyjętych. Dopłata przysługuje jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe, niezależnie od ilości domowników. Wnioski o dopłatę są proste do wypełnienia, informuje Artur Gajlewicz, burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Jest bardzo prosty i intuicyjny. Nie potrzeba za dużo danych. Potrzebujemy tylko dowód osobisty i z deklaracji, że zostało złożone oświadczenie o tym, czym się pali w budynku mieszkalnym. Wnioski można składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy, miasta lub jednostce wskazanej przez urząd, czyli na przykład w MOPS-ie. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Można też skorzystać z portalu ePUAP. Wnioski będą sprawdzane ze złożonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oświadczeniem, w którym zadeklarowaliśmy, czym ogrzewamy dom. Informacje o przyznaniu dodatku otrzymamy bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta albo mailowo, jeśli podamy adres we wniosku. Na złożenie wniosku mamy ograniczony czas, przypomina Sergiusz Kieruzel z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Mamy czas do 30 listopada, a gmina ma 30 dni od momentu złożenia wniosku na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek do węgla otrzymają ci, którzy używają kotłów na paliwo stałe, kominków, kus, ogrzewaczy powietrza, pieco kuchni czy kuchni węglowej. W przestrzeni publicznej pojawiły się opinie, które sugerowały, że wprowadzenie dodatku węglowego miałoby napędzać inflację. Ekonomista Mariusz Kękuś wyjaśnia. To nie ma nic wspólnego tutaj z generowaniem dodatkowego impulsu inflacyjnego, dlatego że to jest inflacja tak zwana kosztowa, nie jest to inflacja popytowa. To jest utrzymanie zaspokojenia tych potrzeb na poziomie tym, który był dotychczas. Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjskie węglowodory spowodowały duże zawirowania na rynku węgla. Ludzie obawiają się, że pomimo dopłat może zabraknąć surowce. Resort klimatu uspokaja i zapewnia. Jest już zakontraktowanych ponad 13 milionów ton węgla, oczywiście z kierunków z całego świata. Ten węgiel będzie napływał do Polski i do zimy, ale również i w trakcie sezonu grzewczego
na pewno go starczy. Rząd przygotowuje dopłaty do innych źródeł ogrzewania. Będą dopłaty do pelletu około 3000 zł, drewna kawałkowego 1000 zł, oleju opałowego 2000 zł, LPG 500 zł. Jednak dopłata do alternatywnych źródeł będzie zależeć od podwyżki cen surowców. Nie jest to system tak prosty jak system węglowy. Najwięcej dostaną ci, którzy będą mieli największe podwyżki. Rząd przewiduje też wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego. Inicjatywa w obronie chrześcijan ma już 100 tysięcy podpisów, a to oznacza, że projektem będzie musiał zająć się Sejm. Sto tysięcy podpisów w zaledwie 5 tygodni. Tyle udało się zebrać pod obywatelskim projektem w obronie chrześcijan. Propozycja Solidarnej Polski zakłada zmiany w kodeksie karnym. W myśl przepisów za publiczne lżenie i wyszydzanie kościoła lub związku wyznaniowego grozić będzie do 2 lat pozbawienia wolności. Nie chodzi o to, żeby karać. Chodzi o to, żeby można było tak skonstruować przepisy, żeby nie było żadnych wątpliwości co do znamion tego czynu zabronionego. Mówił wiceprezes Solidarnej Polski minister Michał Wójcik. Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów projektem może zająć się Sejm, jednak organizatorzy nie kończą zbiórki, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród katolików, ale również wśród osób niewierzących. To, co obserwujemy na co dzień, również w życiu politycznym, wymaga doprecyzowania przepisów, słyszymy od organizatorów. Sytuacja w ostatnich latach jest, nie ukrywam, dynamiczna. Jest coraz więcej incydentów, przerywanych msze święte, piłowane kościoły, niszczone symbole religijne. Od 2009 do 2015 roku były 163 postępowania w sprawach ataków na chrześcijan. Teraz jest to 2435, to o 1400% więcej. Katolicy w Polsce staną się mniejszością. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów. Agencja ratingowa Moody's podwyższyła ocenę PKN Orlen. To najwyższy poziom w historii koncernu. Prezes Orlenu Daniel Obajtek wskazuje, że tak dobra ocena to efekt połączenia z Lotosem. 1 sierpnia zakończyła się fuzja PKN Orlen z grupą Lotos. Tym samym powstał jeden z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Płocki koncern po połączeniu z gdańską firmą będzie miał przychody na poziomie około 250 miliardów złotych rocznie. Będzie obsługiwał około 100 milionów klientów w Europie. Fuzję doceniła agencja Moody's, która podniosła rating Orlenu z BAA2 do BAA1. Tak tę ocenę skomentował w mediach społecznościowych prezes Orlenu Daniel Obajtek. Historycznie wysoki rating Moody's dla PKN Orlen to efekt połączenia z grupą Lotos, a wkrótce z grupą kapitałową PGNiG i potwierdzenie, że to biznesowo słuszny kierunek. Wzrost ratingu to też dowód na mocne fundamenty finansowe Orlenu. Po połączeniu PKN Orlen z Lotosem wzrósł udział Skarbu Państwa w kapitale płockiego koncernu. Kolejne atrakcje czekały dziś na uczestników warsztatów medialnych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Młodzież udała się na poligon wojskowy, a było to możliwe dzięki życzliwości Centrum Szkolenia WOT. Oczekiwanie na sygnał, a po starcie już jeden cel, dotrzeć jak najszybciej do mety. Kolejny dzień warsztatów dla młodzieży przyniósł ich uczestnikom atrakcje wojskowe. Udali się na poligon i mieli szansę zobaczyć, jak to jest być żołnierzem. Młodzież przychodziła z pory przeszkód. Tu były sprawdzane te sprawności fizyczne, które na co dzień przechodzą żołnierze. Wyjaśnia oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu podporucznik Krzysztof Wójcik. Młodzi sprawdzali, jak radzą sobie w czołganiu, biegu z bronią i przeciąganiu skrzynki z amunicją. I tutaj mieli też okazję zobaczyć w akcji swoich opiekunów. Mocno! To jednak nie był koniec, bo szybkie szkolenie na poligonie, gdzie udali się młodzi, obejmowało dużo poważniejsze zadania. Szukanie min, tak, wyszukiwanie za pomocą wykrywaczy metalu, maskowanie, rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa, pierwsza pomoc, czy także kontakt tutaj z bronią, jeżeli chodzi o budowę broni i zapoznanie z tą budową. Ten kontakt z bronią wymagał nieraz dużo siły i celności. Oczywiście nad bezpieczeństwem czuwali żołnierze. Ja starczę, więc jest bardzo dobrze. Na najlepszych czekały wyróżnienia.
To był bardzo intensywny dzień dla uczestników warsztatów, bo zanim można było wyjechać na poligon, trzeba było się zdobyć na odrobinę skupienia, co w wakacje, gdy jest się młodym, nie jest oczywiste. O to, by wprowadzić młodych w świat armii, zadbał major Andrzej Lewandowski. O, tematem prezentowanym młodzieży to była rola sił zbrojnych w systemie obronności państwa. Sprawdziliśmy, czy młodzież słuchała na wykładzie. Był dosyć ciekawy. Było różnych opisów tam na temat właśnie różnych wojsk, w sensie ich rodzaje i tak dalej. Byli tacy, którzy czekają na więcej wiedzy i już planują, co zrobić, by ją zdobyć. Chcę się o tym poczytać też. Bardzo fajne to jest. Dla Asi, która chce w przyszłości pójść do WOT-u, dzisiejszy dzień był bardzo odkrywczy. Nie wiedziałam nawet, co polska armia ma na stanie, czego nie ma. A podporucznik Krzysztof Wójcik wyjaśnił nam, że praca z młodymi teraz ma w przyszłości zachęcić ich, by wstępowali w szeregi armii. I tutaj co człowiek, to inna motywacja. Pewne osoby chcą zostać żołnierzami zawodowymi, a inne wiążą to ze swoją pasją. Jeszcze inne właśnie wstępują po to, żeby bronić tej ojczyzny w potrzebie. Po dniu pełnym atrakcji czas wrócić do świata mediów przed uczestnikami warsztatów jeszcze 2 dni w Toruniu. A teraz wojna za wschodnią granicą. Kreml, według informacji ukraińskiego wywiadu, przygotowuje się na zbliżający się Dzień Niepodległości okupowanego kraju. Priorytetem Kremla, jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, jest dziś przełamanie ukraińskiej obrony w Donbasie i przejęcie pełnej kontroli nad wschodnimi regionami Ukrainy. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują ostrzał artyleryjski wzdłuż linii Izium-Słowiańsk oraz prowadzą uderzenia na pozycje ukraińskie i infrastrukturę cywilną w okolicach Słowiańska i Kramatorska. Rosjanie kontynuują ciężki ostrzał artyleryjski Charkowa i okolicznych miejscowości. Ukraińcy stawiają opór, próbują załamać logistykę agresora, przekazał wiceszef ukraińskiej Chersońskiej Rady Obwodowej. Nasze siły ponownie uderzyły w most w Kachowskiej Elektrowni Wodnej, którego sprawność Rosjanom udało się przywrócić. Wygląda na to, że nie będzie wielkiego otwarcia, a już były fajerwerki. Celem zniszczenia mostów na Dnieprze jest odcięcie wojsk rosyjskich od zaopatrzenia. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Dzień Niepodległości Ukrainy. Według ukraińskiego wywiadu władze Rosji planują na 24 sierpnia pokazową rozprawę sądową nad więzionymi obrońcami Azowstalu. Żeby uwiarygodnić całą akcję, okupanci szykują specjalnie przeszkolonych świadków oraz zwożą przedstawicieli rosyjskich środków masowego przekazu. To jednak nie jedyna prowokacja przygotowywana przez Kreml. Kolejna ma być wymierzona w zaporoską elektrownię atomową. Szef ONZ wezwał Moskwę do demilitaryzacji obiektu. Sprzęt wojskowy i personel powinny zostać wycofane z zakładu. Należy unikać dalszego rozmieszczania sił lub sprzętu na placu budowy. Obszar wymaga demilitaryzacji. Musimy to powiedzieć wprost. Wszelkie potencjalne szkody dla Zaporoża to samobójstwo. Niewykluczone, że na miejsce uda się Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uzgodniliśmy z sekretarzem generalnym ONZ możliwą misję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w elektrowni jądrowej w Zaporożu w sposób legalny, przez terytorium wolne od okupantów. Dziś na ten temat telefonicznie z Putinem rozmawiał prezydent Francji. Zgodnie z informacją Pałacu Elizejskiego, rosyjski agresor zgodził się na wysłanie misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do zaporowskiej elektrowni atomowej. Tymczasem narastającą agresję Rosji wobec Ukrainy oraz potrzebę jeszcze silniejszych, zdecydowanych sankcji zdają się lekceważyć Niemcy. Nie ma sensownego powodu, by nie uruchamiać gazociągu Nord Stream 2. Powiem to wyraźnie, powinniśmy jak najszybciej otworzyć Nord Stream 2, aby zapełnić nasze magazyny gazu na zimę. Ta wypowiedź przypomina uzależnienie, odpowiada szef ukraińskiego MSZ. Przypomina to uzależnienie od narkotyków, gdy osoba mówi tylko ostatni raz, nie zdając sobie sprawy z niszczycielskich konsekwencji każdego ostatniego razu. Uzależnienie od rosyjskiego gazu zabija. Sporo kontrowersji budzi także postawa Indonezji, która wystosowała zaproszenie do Putina na szczyt G20, w którym prawdopodobnie wraz z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem weźmie udział. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.